sklepką, malowałam i tak dalej, ale nigdy nie myślałam, że ta pasja stanie się moim zawodem. I to jest teraz mój zawód i sposób na życie, malowanie. Zajmuję się tym już od 17 lat. Przyznam szczerze, że marzenia małej dziewczynki o byciu artystką właśnie się spełnia. My mamy teraz trzeci cykl z trzech spojrzeń na kulturę. Jest to takie spotkanie z bielskimi artystami, które no, fajnie się rozwija u nas tutaj w zespołu. Widzę, że ludzi troszeczkę przyszło, cieszymy się bardzo. Dzisiaj gościmy Sylwię Kalinowską, malarkę, Kubę Piestę, pisarza i Marka Jakubiaka, muzyka, gitarzysta. Jaki jest dobór? Czy ciężko jest właśnie, czy tych ludzi kultury w powiecie bialskim, w Terespolu, w okolicach jest tak dużo, że jednak jest ciężki ten wybór, czy mamy już czy wybieracie to, nie wiem, w przedczas jakoś tak wygląda? Wspólnie z Maćkiem Szupilukiem. Maćka, zapomnieliśmy o Maćku. Tak, to jest jakby, no, może, tak, pomysłodawca tego wydarzenia. Wspólnie postaramy mniej więcej, tak staramy się dobierać, żeby każdy reprezentował inny rodzaj, inne dziedziny kultury. Czyli właśnie w tym roku wypadła nam muzyka, malarstwo i proza. Rok temu gościliśmy poetę na przykład i fotografkę. Także to mieszamy. Staramy się pokazać zawsze kogoś innego, a owszem, mamy tego pokazać. Nie tylko w Terespolu, ale w ogóle w regionie jest bardzo dużo ludzi. I tak naprawdę wybrać konkretne osoby, no to trzeba też posiedzieć, jakby dobrać koncepcję, więc jakby mamy w zanadrzu jeszcze parę osób, które chcielibyśmy zaprosić. I myślę, że na 10. edycję, no nie wiem, może przyjedzie ktoś znany, ceniony z Polski. Zobaczymy. Czym dla miasta Terespol, dla kultury w Terespolu są te spotkania? Uczestnicy mają okazję spotkać się z artystami tak jakby twarzą w twarz, tak? Porozmawiać indywidualnie. Jest to chyba najlepsze z możliwych spotkań, gdzie można zadać pytania, posłuchać, co ma do powiedzenia. Cieszymy się, że to jakby ludzie doceniają. Terespol słynie również z tego, że prowadzicie te swoje badania nad właśnie dostępem do kultury. Tego jest bardzo dużo, szeroki zakres. Czy to jest również odpowiedź na to, że tego brakowało? Myślę, że tak, bo ludzie lubią spotkania z artystami, takie, że mogą no, fizycznie się z nimi spotkać. A badamy, tak, staramy się badać mniej więcej co roku już teraz. Mamy o tyle łatwo, że no, często wykorzystujemy internet, prawda, do tego. Nie musimy już chodzić z ankietami, czy prowadzić wywiadów tak jakby osobiście, bo no, wysyłamy linki, prawda, ludzie to wypełniają z chęcią. Korzystamy też ze wsparcia studentów z PSW, którzy przychodzą Akademii do nas, Bialskiej. Akademii Bialskiej, zgadza się, którzy są, no, przychodzą z chęcią do nas jako praktykanci. I myślę, że to każdy dom kultury powinien, czy nawet firma, wszyscy powinni po prostu diagnozować to, co swoje lokalne środowisko. Dobra droga, aby tutaj w Terespolu właśnie w tych spotkaniach pojawił się w końcu ktoś z Nagrodą Nobla na przykład, noblistka jakaś, bądź noblista. Mało tego, trzymamy kciuki za tych wszystkich gości, którzy do tej pory mieliśmy, również tych trzech obecnych dzisiaj, tak, że być może właśnie noblistami w swojej dziedzinie zostaną. A, oczywiście, będzie nam bardzo miło, że jeżeli nawet niekoniecznie na Nobla, ale jakkolwiek nagroda, może być Nike, nie? Ogólno, właśnie. Tak, Fryderyk. Zainteresowałem się, jak miałem 14-15 lat, czyli mniej więcej wtedy, kiedy każdy człowiek zaczyna zauważyć, że poza potrzebami rzędu niskiego są też jakieś inne. I wziąłem tą gitarę do ręki i od razu wiedziałem, że to jest to i że cała reszta się może do mnie skończyć. Także ona była ze mną, ale potem trzeba było podejmować jakieś życiowe decyzje. Wiadomo, każdy rozpoczyna edukację, studia, chcę potem osiągnąć coś w życiu, mieć jakiś zawód, założyć rodzinę. I miałem taki moment w swoim życiu, może to będzie ciekawe, to powiem, że zastanawiałem się, czy nie postawić na muzykę.
I wtedy stwierdziłem, że w szerokości geograficznej, w której się znajduję, to może nie być najlepszy pomysł, bo znałem wiele osób, które zdecydowały się na to i los muzyka, no, nie oszukujmy się, tam gdzie żyjemy, polega na tym, że rzadko się gra to, co się lubi i robi się to często dla pieniędzy, na zamówienie, więc stwierdziłem, że nie pójdę w to. Można było iść ambitnie w świat i próbować walczyć z największymi, ale zabrakło mi trochę odwagi do tego, a może za dużo pokory. No. I stwierdziłem, że nie, będę prowadził normalne życie, a równolegle uprawiał to, co robię. Wstęp jest taki, że bohaterowie mają problemy, które... No, ogólnie we wsi mieszka czarodziej, ale akurat go zabrakło i musieli pójść do wiedźmy, żeby im w czymś tam pomogła. I jest przedstawienie wejścia do domku wiedźmy. Chłopi weszli przez małą furtkę skleconą z badyli powiązanych sznurem. Przystanęli przed drzwiami. Chodź ta, szepnął Tymon. Wewnątrz nie było nikogo, mieli więc okazję rozejrzeć się po szałasie. Na środku podłogi z ubitej ziemi znajdował się dół, w którym wciąż tlił się żar z ogniska. Mała stróżka dymu, wijąc się niczym żmija, ulatywała ku dziurze w dachu z gałęzi. Leśna baba powiesiła na niej suche zioła, kostki i futra ze zwierząt, przeważnie zajęcy i wiewiórek. Na podłożu rozstawiła drewniane miski z różnorakimi maziami z ziela w jednym z kątów. Widocznie próbowała wyhodować coś sama. Z rozkopanego kawałka ziemi wzrastały kiełki długości palca. Naprzeciwko otworu wejściowego stało prymitywne łóżko z badyli, zaścielone kupą podeszłych już liści. Chłop by się jej przydał, stwierdził Jeremi. Pobudowałby jej chałupę, jaką miast mieszkać w takiej budzie. Ostatniego zjadłam, usłyszeli za plecami wysoki, skrzykliwy głos, na dźwięk którego podskoczyli nieomal przewracając się. Ujrzeli starowinkę niższą od każdego z nich przynajmniej o głowę. Uśmiechała się do nich złośliwie, uwydatniając zmarszczki na całej twarzy oraz obnażając swoich kilka pozostałych zębów. Rozbawiona oniemiałymi chłopami roześmiała się skrzeczeniem podobnym do kaszlu. Przeszła pomiędzy nimi, spychając bez skrępowania na boki. Na cóż to przyszły dzieci do starowinki, a? Zapytała, rozkładając na ziemi przyniesione łodygi z jaskółczego ziela. Dłonie miały usmarowane żółtym sokiem. Dokucza wam co, a może wywarły jakiego trzeba, na to dajmy z serc zajęczych na śmiałość. No i tak dalej.